No więc, cześć, witajcie, jestem Simon, halo, tutaj. I dzisiaj mam wam do zaprezentowania powtórkę Hromnika, mojego stałego ostatnio widza na czołgu OI, czyli szósty tier japoński. Mapa to Prochorowka oczywiście. No i słuchajcie, zobaczymy, co tutaj Hromnik nam pokaże w tej bitwie. Oczywiście rzuciło go na topkę, no zazwyczaj takie bitwy robi się na topce. Tutaj od razu widzę bardzo fajne zachowanie ze strony Hromnika. Dostał zaproszenie, zapytał się, czy chodzi o misję. No, bardzo fajnie tutaj wyjaśnione wszystko. Ja rączki mam tutaj, nie steruję myszką, myszką steruje Hromnik. Właśnie jeszcze mogę skorzystać sobie z tej opcji. Czekajcie, nie pauzę. F3, o właśnie. Mogę sobie coś takiego zrobić, mam takiego specjalnego moda, ale to sobie odpuścimy. Także lecimy, zobaczymy, co Hromnik wyczyni tutaj. Troszkę sobie powiększmy mapkę, żeby było widać, o co dokładnie chodzi. Tutaj widzę zoomowanko jakieś, standard. No i słuchajcie, Hromnik podjeżdża na środek, ryzykowne moim zdaniem, z tego powodu, że czołgi właśnie stąd, z tego miejsca bez problemu, tego wysokiego oja od boku przebijają, a są tutaj, no, powiem wam, już nawet PZ3x4 nie powinien mieć problemu. Jest tutaj Skoda T25, która praktycznie jest bardzo OP na swoim tierze, dlatego może bez problemu przebić Hromnika. Ale pierwszy strzał 299. Nie ma niestety czasu przeładowania. Nie znam czasu przeładowania. Mam nadzieję, że Hromnik to ogląda i napisze wam w komentarzu czas przeładowania, jaki w tamtym momencie miał. Niestety coś, te powtórki są zbugowane na paczce Asline'a, wiadomo. Paczka jest jeszcze w fazie testów i tak dalej, i tak dalej. Także dobra. 299 damage'a w tym momencie. No WN-ka nie jest jakaś zbyt pokaźna póki co. Tutaj T150 w plutonie, który jedzie też do przodu na stoku T150. No niestety, ale kolega tutaj robi misję. Także czemu nie? Także podjazd. No i... cofka. Zaraz zobaczmy, co tu będzie się działo. Szukamy tutaj strzału, szukamy pewnego strzału. Tak, PZ3x4. I 282. Oczywiście działo oja, no jest potężne, tak? To jest 300 uszkodzeń, 175 penetracji. Na goldowych pestkach to jest 201 penetracji. Tutaj niestety za 0. Bardzo dziwny strzał. Moim zdaniem powinno to być z damage'em, ale no cóż, no zdarza się inaczej. Strzał w oja na blindzie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli przeciwnik wam zniknie, przeciwnik dalej tam stoi. To nie oznacza, że ten przeciwnik, nie wiem, teleportował się na drugi koniec mapy. On tam dalej stoi. No, dobra, kolejna pestka. Niestety za 0 najprawdopodobniej, ale w sztuka 3G już weszło oczywiście z auto-aimem. Auto-aimem właśnie, nie aimbotem, jakby to niektórzy twierdzili. To jest auto-aim wbudowany w WOTA oczywiście, ten taki podstawowy pod klawiszem prawym myszy. Bardzo, bardzo przydatna funkcja, nieraz fajnie do wyjazdu. Często korzystałem, jak jeździłem medem, kiedy miałem mniej FPS-ów. Tutaj widzę Hromnik, no tych FPS-ów też ma tak dość mało, 35, 45, 50. No to już nie jest tak mało, aż dobra. Tutaj Skodzina się odbija, niestety OI na górce nie żyje, ale za to tutaj OI podjeżdża, no i dostaje pestkę za 302. W tym momencie już 1078 damage'a. No i niestety Amorak, ale szybka naprawa. I Hellcat, kolejny cel. Tutaj mi się wydaje, można by było spokojnie strzelić z Hellcata, gdyby Hromniki miał. Tak, tam 53 penetracji, 360 uszkodzeń. No, nie jest to koniecznie warte. Wiadomo, no, czas przeładowania tego działa pozostawia wiele do życzenia. Ale słuchajcie, w tym momencie już tą bitwę trzeba zacząć wyciągać. Jest 6 do 9. Niestety, prawa strona już praktycznie padła. Góreczka też już pada. Tutaj plutonowy, czyli Sionko Che, taki jakiś tam knedliczek, pepiczek, czerwony stoliczek. Też już został praktycznie sam, bo ciche już niezbyt dużo może zrobić. No to jest czwarty tier na szóstkach. Ten czołg jest nie do grania. Jak widzicie tutaj troszkę dingów, ale tylko dwie pestki przyjęte, słuchajcie.
dawno nie komentowałem powtórek, także proszę mi wybaczyć pewne błędy. Do tego no, nowa paczka modów, tak, też inaczej troszkę się to pokomentuje. No i niestety, słuchajcie, Heromnik zostaje w tym momencie objechany. Nasz bohater niestety tutaj jedną pestkę taką dziką puścił. Ale te 67 cały czas się odbija, nawet z Golda. Oj, na plecach powoli się pojawia. Oj, 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 to może być groźne i niestety za zero. Ale Ciche ratuje sytuację, słuchajcie. Jednak Ciche od prawej strony przebija Oja. Dzięki temu jeszcze Heromnik ma aż tyle HP. No 1078 damage'a to już jest ładny wynik. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie wiem jak to wygląda dokładnie. Ale ta bitwa jest do wyciągnięcia. Słuchajcie, tu jest naprawdę kupa pestek, 82 pestki, słuchajcie. Tym można podbić Berlin. Niestety właśnie prawa strona padła, co teraz widać, że tutaj już następuje push. Tak samo już środek zostaje spuszowany. Tutaj Heromnik ostro świeci pod swoich właśnie, gdzieś tam pod T67, pod Jacksona. No i zobaczcie, co się dzieje. Już Jackson ściąga właśnie PZ4H. KW1 obrywa od naszego Oja. Ale tutaj trzy czołgi, słuchajcie, trzy czołgi naprawdę mocno starają się puszować, objeżdżać, kombinować. Tam VKH też już jest na plecach, chociaż VKH od pleców raczej nie powinna przebić. KW1 z HE-ków, no tylko to mu pozostało chyba, bo od przodu Oja nie można przebić, nawet Goldem z KW1. Sam nieraz miałem to doświadczenie, mimo tego, że na KW1 lubię grać, gram dobrze. Z moim skromnym zdaniem, ale no gram dobrze na tym czołgu, nie ma się co oszukiwać. Nie mogłem ni cholery Oja przebić w przód. Jeżeli tylko pokazał troszkę boczek, jasne, ale nie w przód. No tutaj kombinacje alpejskie, co tu zrobić w tym momencie? Jest, słuchajcie, 3 do 5 czołgów, które jeszcze przetrwały. Jackson ściąga także 3 do 4. Bitwa, zdaje mi się, że może być przegrana w tym momencie. Ale ja wynik już znam oczywiście, także komentuję go dla was. Tutaj no KW1 to jest w tym momencie najgroźniejszy przeciwnik moim zdaniem, bo T67 gdzieś tam się kryje, wiadomo, no to jest na strzał, tak. VK gdzieś tam na daleko sobie stoi. Skoda T25 jeszcze nie podjechała, ale w tym momencie właśnie Skoda T25 ściąga Jacksona od tyłu. To jest właśnie ta Skoda, która puszowała góreczkę, no i tą góreczkę spuszowała. Niestety plutonowy nie podołał. No i tak to się skończyło. Piękny strzał w KW1, gdy tylko się pokazał, dostał pesteczkę. 2649 WN8 w tym momencie, ale to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Kolejny strzał za zero tym razem. Niestety za duży kon, wiadomo, to było w przednią płytę. W tą przednią górną taką belkę, tam gdzie jest karabin i tak dalej. Ale teraz wejdzie, coś czuję. Nie, po kamyczku. Niestety, kolejny strzał spudłowany. No i słuchajcie, no został tylko T67, który w tym momencie właśnie ginie. Na własne życzenie rozbił się. Chyba postanowił sobie zginąć. No cóż, może nerwy mu pękły, wiadomo, nikt nie ma nerwów ze stali. No i słuchajcie, Heromnik zostaje sam na trzy czołgi w tym momencie, a położenie jest takie dość niekomfortowe, bo jeżeli tylko wyjedzie, to wbija się w Crossfire'a. Także T67 gdzieś tam sobie puszuje, wiadomo, w T67 jest niebieski gracz, także on wie co robi. Niestety strzał nietrafiony, dwie pestki przyjęte, jedna od fałki. Od pleców, to co mówiłem, właśnie ta fałka najgroźniejsza jest na plecach. A z przodu KW1 cały czas nawala z tych heeków, no bo tylko tym niestety przebije Ojka. To znaczy tylko tym zada mu jakikolwiek damage. 1908 damage'a w tym momencie. No wyjazd, wyjazd, wyjazd jest. Najważniejszy frag zrobiony, słuchajcie. To pozwoliło w miarę uniknąć tego Crossfire'a, ale cały czas, nie zapomnijmy, jest T67. No, jednak nie. Jednak T67 pokazuje się po drugiej stronie. I to był jego błąd, bo w tym momencie, gdyby T67 był za nim, ta bitwa była przegrana przez naszego bohatera tutaj. A tak, no niestety, bitwa najprawdopodobniej będzie przegrana dla przeciwników. Mam nadzieję, że wam tego nie zamotałem. Tutaj, słuchajcie, fałka na 836 HP, pierwsza pestka, zbija gwiazdkę. Wiadomo, to ten kap nie ma najmniejszego sensu, on jest bardziej, żeby tylko wywrzeć lekką presję, ale doświadczony gracz nie boi się takiej presji. On wie, że to jest tylko po to, żeby ten alarm sobie gdzieś tam dzwonił, że w głowie się ma, że przeciwnik może skapować tą bazę, nie można grać na przeczekanie. Kolejny dekap. Czyli już, słuchajcie, 2687 damage'a, 4,5 KWN8. No,
te 6-7 tutaj naprawdę spierdzielił tą sytuację, mógł to zagrać lepiej dużo. Nie mówię to patrząc na to czysto analitycznie, tak? Bo żeby zrobić dobrą bitwę, przeciwny team musi spieprzyć sprawę i wasz team też musi spieprzyć sprawę, uwierzcie, żeby dobrze bitwę wyciągnąć. Nie wiem, co ten T6-7 próbuje uskuteczniać. Niestety takie coś mu nie pomoże. Powinien jak najszybciej wycofać się i polecieć na naszego Oja od tyłu, ale nie zrobił tego. No cóż, V-ka w tym momencie zjechała z kapa, ona już wie, że niestety nic nie wskóra na tym kapie. To tylko powoduje, że zostaje wykrywana. Świetny strzał, nie wiem jak to weszło, ale weszło, słuchajcie. Także gratki Heroic za ten strzał, naprawdę bardzo ładne. Niestety, no to już pokazuje, że bitwa jest raczej przegrana przez przeciwny team. Nie wiem, może ta V-ka, gdyby próbowała coś objechać, może tutaj od tej strony, tylko musiała podjechać na tyle blisko, żeby tu się za tą górkę wychylić. W tym momencie Heroic już by na pewno świecił przeciwnika. Widzę tutaj już Heroic Golda oczywiście załadował. No i proszę, i to jest to, o czym mówiłem, to robi właśnie ta V-ka. Heroic bardzo mądrze tyłem się ustawia, nie bokiem, tyłem. To jest najmądrzejsze, co może zrobić. Piękny strzał, jeden. No i teraz to już jest raczej formalność, tak? Czysta formalność. Oczywiście. Wiadomo. Wyjazd po T6-7. Zamknięcie tej gry. I wygrana. Tutaj T6-7 już się chyba poddał. Bumnął. 3206 damage'a, słuchajcie. WN8 6335. Ale nie jestem pewien, czy to WN8 nie będzie... czy ten damage nie będzie wyższy. Ponieważ... tamten był jeden blind w Oja i nie wiem, czy ten blind wszedł, także teraz przejdźmy sobie do już wyników bitwy. I co tu mamy? Słuchajcie, zaraz zobaczymy. 3794, także tamten strzał wszedł z tego, co widziałem, tak? Zaraz zobaczymy sobie. Tak, tamten strzał wszedł. Wszedł jako blind, oczywiście. Tak jak mówiłem, to był ten jeden strzał, o którym my nie wiedzieliśmy na liczniku, a on był. I teraz tak, ręka Boga, zwiadowca, co ciekawe, na Oju, jak widać, można mieć zwiadowcę, Brutal, tutaj pojedynkowicz, efektywny ostrzał, wojownik i kuloodporny. Te wszystkie baretki, no słuchajcie, no aż się tu nie mieszczą. Do tego Spartanin, oczywiście, stalowa ściana, duży kaliber, no takie podstawowe powiedzmy, ale jest emeczka, słuchajcie, 1615 expa. I to jest podstawowy exp. Jeden z ładniejszych chyba expów, jakie widziałem w ostatnim czasie na jakichś szóstkach, bo u mnie raczej takie expy nie występują. Także Heroic, gratulacje bitwy. No, gdybyś grał z premką 41 tysięcy do przodu na szóstkach, na normalnej szóstce, to jest bardzo ładnie. Przede wszystkim, że straciłeś całe HP praktycznie, bo na 53 HP zostałeś, będąc przeciwko trzem czołgom, co jest wow. No, niesamowite. Także słuchajcie, no, mam nadzieję, że więcej takich bitew będziecie mi podsyłali. Link do mojego Facebooka macie w opisie. Możecie wysyłać. Mam nadzieję, że komentarz wam się podobał. A ja w tym momencie się z wami żegnam. Cześć!